Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72. W naszym klubie spotkaliśmy Grzegorza Szymanka, byłego piłkarza Górnika Łęczna. Grzegorz, w czerwcu rozstałeś się z Łęczną i zniknąłeś gdzieś i znaleźliśmy Cię w klubie sportowym Paco. No taka kolej rzeczy, jak się kończy umowa, trzeba sobie klub znaleźć, zmienić miejsce zamieszkania, pracy, no i ja takie znalazłem. No. Spodziewałeś się, że wylądujesz za zachodnią granicą w Niemczech? No już wcześniej myślałem o tym, także nie było to dla mnie jakimś zaskoczeniem, ale cieszę się, że udało mi się znaleźć, bo to nie jest wcale taka łatwa rzecz, znaleźć klub. Opowiedz internautom Paco.pl, w jakim klubie grasz? To jest dzielnica Mainz, Gonsenheim, bardzo taka stara, znana dzielnica, no i obecnie najwyżej grający zespół w Mainz, oprócz oczywiście pierwszoligowego Mainz. Myślisz o tym, żeby się może przenieść z tej ligi regionalnej do tego pierwszoligowego Mainz? Za wcześnie, żeby o takich rzeczach mówić. No, Mainz to jest jednak duża marka, wielka firma, Bundesliga, no, a mnie jeszcze czeka dużo pracy, żeby nawet ligę albo dwie wyżej pójść. Myślisz o tym, żeby zostać na dłużej w Niemczech? Tak, ja tam poszedłem z myślą o tym, żeby zostać i tam grać już w piłkę. Czyli nie ma takiej możliwości, że powiedzmy od czerwca na sierpnia wracasz do Polski i tutaj szukasz klubu, ewentualnie tutaj później grasz? Różne scenariusze życie pisze, ale no nie, na chwilę obecną nie chcę wracać, chcę tam szukać klubu dalej, wyżej. Na pewno z Niemczech obserwujesz, co się dzieje tutaj w naszych ligach. Jak koledzy walczą, byli z Górnika, jak piłkarze z Motoru, w którym też grałeś, a jak oceniasz tutaj te postępy naszych futbolistów? No jeśli chodzi o kolegów z Górnika, to pozytywnie zaskoczyli. No, śledzę każdy mecz, każdą minutę, kilka meczów live oglądałem. Nawet na internecie, no i co, chłopaki z Motoru też w sumie pozytywnie zaskoczyli, no wszystkich mi się wydaje. Myślisz, że mają szansę jedni i drudzy na awans? Naturalnie, no chłopaki z Łęcznej mają bodajże 9 punktów chyba do drugiego zespołu. No Górnik na pewno, no Motor. Motor ma jeszcze mniejszą stratę do drugiej drużyny. No, by chłopaki tam też powalczyli, no. I żeby się ocierali o tą czołówkę, no bo w Lublinie potrzebna jest, każdy o tym wie, duża piłka. No i tylko awans do tej drugiej ligi może tak pozwolić, żeby też jakaś stabilność była w tym klubie, bo z tego co wiem, to cały czas jakieś problemy są. Potrzebna jest piłka, potrzebny jest stadion, który powstanie mamy nadzieję, że najpóźniej za 2 lata. Czy myślisz, że kiedyś kończąc karierę chciałbyś zagrać na tym nowym obiekcie przy ulicy Krochmalnej? Na pewno chciałbym zagrać w Łęcznej jeszcze na stadionie, a tu na tym nowym stadionie też. No, nowy stadion pewnie piękny będzie, no, dużo więcej kibiców będzie przychodzić na ten stadion niż w Łęcznej, no czemu nie? Do Lublina, do Łęcznej wracam zawsze z sentymentem i dlatego też teraz przyjechałem tutaj na tą przerwę. Przyjechałem tutaj trenować z bratem, z przyjacielem, no i wracam do nich zaraz na siłowni i ćwiczymy dalej.